namiętną serię pięć rozdział, i w ogóle porozmawiamy, ale nie o to chodzi. Na którejś na tym pokoju się mówili, śpiewali. I tam między innymi tym pięknym rozdziale, którego nam brat Paweł Płaski przeczyta, idziemy rozważyć. Usprawiedliwieni zatem z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też w ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przed Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przed Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełniali takiego przestępstwa jak Adam, będąc obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obficzna okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jednego upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienie jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wydawałoby się nam, kochani, że twierdzenie, że usprawiedliwienie jest z wiary, nie jest jakąś miłością czy jakąś sprawą nikomu nieznaną. Ten rozdział, w ogóle ten list do Rzymian, nie raz brata i siostry czytali, zgłębiali i radowali się z tych słów, które są i w tym rozdziale zawarte. Usprawiedliwieni z wiary. Hebrajczyków 11:6 mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Między wiedzą a wiarą jest wielka różnica. Wiedzieć jest napisane, że i przeciwnik Boży i nasz, mocy ciemności, diabeł, też wie, a drży. Chodzi o to, że Słowo Boże dokumentuje nam, że usprawiedliwienie jest wiary. Arcykapłani ówcześni
Wie Pan, Jezus był na tej ziemi, oni mieli zakon. Oni nawet mówili do Piłata, my mamy zakon i według zakonu naszego ma umrzeć. Ale w tym zakonie mieli też postawienie sprawy miłości Boga i bliźniego, nie zabijaj i tak dalej. Widzimy, że człowiek miał dużo wiedzy, tak jak Saul, późniejszy apostoł Paweł, bo był bardzo gorliwy, tylko w niewierze, w nieświadomości. Dlatego przychodzą przed oblicze naszego Pana, wyznawając Jego święte imię, jest doniosłą, wspaniałą. Jedną z największych spraw, które byśmy mogli osiągnąć w tym żywocie. Czytaliśmy dzisiaj, że nie ma innego imienia danego ludziom. Również wspomnieliśmy, patrząc na Boże Słowo, że ten Jezus, który może tak przyjdzie, jak można go oczekiwać, jaka jest wielka radość, oczekują swego Pana. I znów schodzimy do tego wspólnego mianownika, że tak to określimy, że usprawiedliwienie jest wiary. Abraham, wielki mąż Boży, było mu to przeczytane za sprawiedliwość, że miał pełną wiarę. Przecież Bóg mu powiedział, że w tym jedynym synu, którego w swojej starości się doczekali, będą błogosławione narody, oto od razu jest rozkaz Boży, aby z nim poszedł na górę Moria i go Bogu ofiarował. Abraham nie dyskutuje z Bogiem. No przecież była taka obietnica, teraz dlaczego i tak dalej. Słuchał głosu Boga i go wypełnia. To było świadectwem wiary. Bierze drwa, ogień, swego syna i idzie na wyznaczone miejsce. Popatrzmy, jak długo go trzymało miłość Boża. Ten syn już był związany na drwa położony i miecz już był w górze, w jego ręce. I dopiero w tym momencie był zatrzymany. Nie czyni mu nic złego. I tak nieraz wierzę, doświadczani jesteśmy jako jego ludzie. Doświadczani, tak jak w liście Piotra jest napisane w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście, siódmy chyba wiersz, aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe było niż złoto, które ginie. Bóg doświadcza. Doświadcza każdego z nas. Bóg dotyka nas, ale to jest głęboka miłość. Głęboka miłość. Często wspominamy, jak mocno doświadczył wiernego sługę Hioba. Żona go nie zna. Sługa przechodził, ani nie wejrzył w jego stronę. W wielkich cierpieniach został złożony. Ale nic nieprzystojnego nie przeczytał Bogu. Do żony mówi, ty tak twierdzisz jak szalone niewiastki. Tylko dobre byś chciała odbierać. A tak troszeczkę doświadczeń od Pana to nie łaska. I na tym polega wiara. Twoją i moją wiarę ogląda Bóg. My nie musimy przed nikim się zakazywać czy okazywać. Bóg cię doświadcza i Bóg zna. Bóg cię prowadzi i Bóg ci błogosławi. Pokój mamy z Bogiem. Wszystko jest przez wiarę. Wszystko jest przez tą największą moc. Jezus, gdy chodził po morzu, Piotr był zawsze wszystkiego chłonny i mówi, Panie, dopuść, żebym poszedł do Ciebie.
Pan mówi, chodź. Ale gdy się rozejrzał wokół siebie, te fale mocno pracowały, zaczął wątpić i zaczął tonąć. I mówi, panie, ratuj mnie. Nie wiem, czy to było w jednej kartce, czy w innym przypadku to czytały. Jednak była tak mocno przyjęta swoim życiem doczesnym, swoimi obowiązkami. To niewierzący się pyta, czy ona się modli. Ona mówi, co tam za pytanie? Ja się nie mam czasu najeść, a dopiero modli? I dlatego, że masz tak mało czasu, to trzy słowa tylko powtarzy rano i wieczorem. Panie, ratuj mnie. To były te słowa Piotra, gdy był na tych falach morskich. I się później okazało, że po jakimś czasie tym, który to mi nakazał, dowiedział się, że ona już nie obsługuje w tej restauracji. Została jakiegoś tam brata na usługach. Wierzyła Bogu. Wystarczyło. Panie, ratuj mnie. Pan wysłuchuje. I Pan zna, czy te słowa wychodzą z wiarą. To jest bardzo ważne. Czy to jest tylko takie automatyczne mowa dla mowy, czy to jest naprawdę głębokim życzeniem serca. Takim życzeniem, jakie było Pana Jezusa, Ciebie i mnie zbawić. Ciebie i mnie przedstawić przed obliczem Bożym. Oto ja i moje dzieci, które mi dał Bóg. Dlatego ci drugi zwrotce, żeśmy śpiewali ci pieśni, niech Twój pokój, Panie, tu napełnia nas. Tu, nie w tych czterech ścianach. Tu, na tej obczyźnie, w tej krainie Dolina Cieni Śmierci, pokój Boży ma prowadzić wierzącego w wierze. Ten pokój chce nam odebrać przeciwnik. Ten pokój chce nam zakłócić w najróżniejszy sposób. Ten lew ryczący, o którym mamy napisane w liście Piotra. Dlatego, umiłowanie tak wielce nam potrzebny jest ten pokój. Usprawiedliwienie z wiary mamy. Kochani, my nie musimy szukać niczego. My już to posiadamy przez wiarę. To nie jest nas, to jest ten wielki dar Boży. My nie mamy jakiegoś patentu, przywileju, czy jakiegoś wyróżnienia. W sercu nastąpiła wiara. I przez tą wiarę jesteśmy usprawiedliwieni. Przykro nieraz się ogląda, gdy wierzący, mając to doskonałe usprawiedliwienie, co dotyczy mnie i Ciebie, często szukają swego usprawiedliwienia. Często się zauważa, że ta osobowość w cudzysłowie została dotknięta. I tak to nieraz ja się udaje poróżnić w rodzinach, w zborze, dlatego że niejednokrotnie nie rozumiemy, że trzeba to przykrywać miłości. Tu jest bardzo wielkie pole do działania, że tak nieładnie określimy, abyśmy tymi drobiazgami o pietruszkę nie zakłócali tego pokoju, niespokoju, tego pokoju, o którym mówi Pan Jezus w 16 rozdziale, nie 14, przepraszam, Ewangelii Jana 27, pokój mój zostawiam Wam. Pokój mój daję Wam. Nie jako świat. Świat nie może dać pokoju, bo nie stały niepokoju. Niech Twoje słowo, Panie, każe wolę Twą na ta czwarta zwrotka.
co jest wola Pana? Że nas usprawiedliwi. Tak mocno pragnęło ojcowskie serce. Mieszki chwalców, jak mówi 4 rozdział Ewangelii Jana 23-24. Bóg takowych szukał, którzy by go chwalili w duchu i w prawdzie. I w tym pokoju mamy pierwszy moment. W tym pokoju mamy trwać. Przez wiarę w pokoju Bożym mamy pojednanie. Pojednanie z odwiecznym Bogiem, którego byliśmy nieprzyjaciółmi, jak dalej nam ten rozdział tłumaczy i wskazuje. Pojednanie nastąpiło. Pan Jezus był, jest i pozostanie Bożą sprawiedliwością, a my w Nim i przez Niego. Te bramy niebios, o których tak bracia szczerze dziś wyrażali, te górne Jeruzalem jest matką wszystkich was, no jest otwarte. Ona na tych usprawiedliwionych przez Golgotę oczekuje. Oczekuje na wszystkich. I to nie jest żadną zasługą człowieka. Jest zasługą jedynego. Jak ten rozdział nam dokładnie to wskazuje. Jedynego Syna Bożego. Przez tego, którego świat odrzucił. Liszki mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonić tam. Pan nieba i ziemi. A my mamy gdzie skłonić. My się mamy gdzie schronić całkowicie na wieczność w Chrystusie. Ta doczesność jest tym czynnikiem przejścia z doczesności do chwały. I tą drogą jest Pan Jezus. Tym zmartwychwstaniem jest Pan Jezus, o czym czytamy w 11-14 rozdziale Ewangelii Jana. I to jest to wszystko, co Bóg uczynił. Niebiosa się otwarły, często to wspominałem, bo to jest napisane. To jest Syn mój miły, który mi się podobał. Tego słuchajcie. I to jest, co czyni, co realizuje, co potwierdza usprawiedliwienie z wiary. To daje pokój. Jeżeli człowiek nie ma pokoju Bożego, to ma niepokój serca, niepokój sumienia, niepokój na swojej drodze, na drogach, w której się znajduje, niepokój w rodzinie i gdziekolwiek by się obrócił. Nie ma pokoju, bo cały świat jest w niepokoju. A przez wiarę jesteś wyrwany z tego świata, jak Pan Jezus mówi w 17 też Ewangelii Jana. I oni już nie są z tego świata, bo ja ich wybrałem. Dzisiaj brat w modlitwie wspomniał, że nie myśmy go szukali. On nas szukał i odnalazł. Mamy to w 15 rozdziale Ewangelii Jana pięknie napisane. I to jest, za to mamy być wdzięczni, z czym mamy pielgrzymować i w czym ta społeczność ma się mocno ugruntowywać, że tak to określimy. Przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku tej łasce, której stoimy. Lubimy się nadzieją chwały Bożej. Przystęp przez wiarę. To jest piękna rzecz. A Jakub tłumaczy
i to rozgranicza dla tych, którzy mocno by chcieli iść i oprzeć się na swoich uczynkach. Tam jest kazane, że wiara jest martwa bez uczynku, uczynki martwe bez wiary. Wiara źródłem zbawienia, a uczynki są tym czynnikiem potwierdzającym, że jesteś w wierze, ale nie czynnikiem zbawienia. To są te rzeczy, które nam dokładnie wyjaśnia Słowo Boże. Wszystkim przez wiarę, własne. Łaską jesteśmy, który zbawimy. Łaska może nas szukała. Ona nas znalazła. Dlatego łaska, bo nic człowiek nie może do tego dodać. To jest wielki dar Boży. Łaska Chrystus, łaska Zbawiciel, łaska Golgota, łaska niebiosa, łaska Twój żywot i błogosławieństwa, które odbieramy na każdy dzień. To jest ta wielka łaska pochodząca z góry od samego Boga. I w tym stoimy, jest w tym drugim wierszu napisane. A jeżeli w tym stoimy, w tej łasce i mocno stoimy, mocno stąpamy, nieraz świat mówi po tej ziemi. Oni się też tak nieraz opierali. Ale to nie ma znaczenia. I sprawa duchowa. Czy mocno stoimy w tej łasce? Jeżeli tak, nie może tego zachwiać zawierucha świata ciemności. Nie możesz być zepchnięty na boczne tory z drogi, którą jest Zbawiciel. Bo my na tym stoimy, na gruncie. A czy nie mamy napisane w pierwszym liście do Korynt, w trzecim czy czwartym rozdziale jest napisane, nie ma innego gruntu. Jedynym gruntem, który prowadzi do Górnego Jeruzalemu jest Chrystus. Ten grunt został ugruntowany tam na tym wzgórzu, na Golgocie. Tam, gdzie Pan Jezus powiedział, że się wykonało. Musimy sobie umieć odpowiedzieć, czy tam się też wykonało dla mnie. Czy te promienia Golgoty w Bożej łasce spłynęły do mego serca? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć Bogu. Nie jakiemuś kierunkowi, czy jeszcze komuś innemu. Temu, który jest wszechmogący. Temu, który nas słyszy, który nas ogląda, który nas prowadzi i każdego dnia pociesza swoim słowem. Oczywiście, jeżeli ono jest czytane, oczywiście przy tym słowem rozpoczynamy ten kolejny dzień darowany nam od Pana. Czy się wzmacniamy? Czy uzupełniamy może te rzeczy, które nam jeszcze brakują? Znając Słowo Boże, a mają słabą wiarę, nie zawsze ono jest realizowane, nie w pełni ono jest wykonywane. Czasem zapominamy niektórych zasad, które są do Ciebie i do mnie napisane, które w wierze masz pielęgnować, nosić i nimi się kierować. Bóg tego ma prawo żądać. To jak żądał od wspomnianego Abrahama, aby wziął syna swego na tą górę, bo on jego serce zna. Mocy ciemności dał pełną władzę nad Jobem, oprócz tego, żeby mu życia nie odbierał, bo on znał jego serce. Jak mocno cierpiał. Jeżeli dobrze pamiętam, przyjaciele jego przyszli 7 dni i nocy, patrzyli bez przerwy
na jego męczarnię i nie mogli słowa wypowiedzieć, że tak długi czas. To mówi nam wszystko, ile tych cierpień było. W innym miejscu mamy, kochanie siostry i bracia, napisane, że Pan nie włoży na Ciebie więcej, bo tyle, ile umiesz umieć. I dlatego przez cierpliwość, i raz jest napisane, potrzeba nam cierpliwości, abyśmy to wszystko mogli według radości, dla czynu radość naszemu Panu i Zbawicielowi, jedynemu Bogu, zgotować przez nasze życie, przez nasze uświęcenie, przez moc wiary. To są te czynniki, którymi się mamy chlubić. Świat się chlubi swoimi zdobyczami nikczemnymi. A ile u nich tych chluby w tym mają? Byle jaka blacha czy coś na piersi przyłożona, to ile to w rodzinie jest, ile to uczty i tak dalej, tego wszystkiego. Patrzcie, jak się umą radować. Z nikczemności. A ty masz nie na wierzchu, w sercu swego Pana, co dopiero jest radny. I czasem te radości Pan nie ogląda. I dlatego, co Boże nam mówi, abyśmy się jak najwięcej chlubili, tym więcej byśmy umiłowani, o której to niewieście o Marii chyba jest powiedziane, że ona wiele umiłowała. Ta nierządnica, co żałowała nogi Pana. Tak, to Marta. To była nierządnica, bracie. To jest Łukasza chyba wśród braci. A może i to. Że wiele, wiele, ale u Marii gdzieś to było, że wiele umiłowała. Dobrą cząstkę obrała, o, która od niej odjęta nie będzie. Skąd to wszystko jest? Potwierdzenie, nad czym nieraz mało, kochani, rozmyślamy, że Pan zna Twoje serce każdego dnia i każdej godziny. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. To jest nadzieja, to jest radość, to jest pokój. Chwałą Bożą się chwali, czym świat pogardza. Tak było za czasów naszego Pana i to już przyjście naszego Pana, o czym wyczytali w pierwszym rozdziale dzieł apostolskich dzisiaj. Tak to długo będzie trwało. Jeszcze gorzej będzie. Mamy to w Słowie Bożym opisane i dlatego, czym więcej świat idzie w zło, tym więcej ma Boża własność się umacniać, usprawiedliwiać, wchodzić w tą Bożą sprawiedliwość, w tym pokój. W tym pokój, który jest naszą podstawą, abyśmy wytrwali, przetrwali, jak mówi trzeci rozdział objawienia, trzymaj co masz, aby nikt nie był twojej korony, kto zwyciężył się jego filarem w kościele Boga mojego, to za piękne obietnice, za piękne rzeczy i dlatego my oczekujemy tego, co nas czeka. A tu zaraz przez cierpliwość, przez posłuszeństwo, przez pokój Boży mamy ten króciutki czas życia przejść. Bo tu jest żywot, mamy też napisane, jedną para, która się pokazuje i potem czym dalej, tym rzecza i w konsekwencji i ginie. 90 lat nam to pięknie ilustruje. Dni życia naszego 70, a co do lepszego 80, a gdzie to pominie, potem szybko odlatuje. Marzami jest ten 12 wiersz, mówi, naucz nas, Panie, oblicza dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. To jest właśnie mądrość Boża. Bo do Koryntów czytamy w pierwszym liście,
chyba trzecim czy drugim rozdziale, że mądrość tego świata jest głupcą. Świat się tą mądrością hełpi, ale ona jest głupcą u Boga. Przez mądrość świata, świat się odjednala od Boga. Coraz dalej się oddala. Ale Ty masz się coraz więcej przybliżać. Gdy Maria Tomaszczą namazała oczy, to tam jeden był też wśród tych, którzy z Panią chodzili. On patrzał materialnie, on patrzał na ten świat. On widząc Zbawiciela nie doceniał tego. I mówi, czy nie szkoda było tej maści z pełnią za 300 groszy. Pan Jezus co mówi, zaniechaj. Bóg zawsze macie ze sobą, więc będziecie. Ona dobry uczynek uczyniła. Ona je przygotowała ku pogrzebowi. To są te wspaniałe rzeczy niektóre, które nam się nie podobają. Ale musimy według Słowa Bożego prześwietlić. Czy one się Panu też nie podobają, czy odwrotnie? Czy się akurat podobają? To są te sprawy, które Wam są dane wiedzy. Tą wielką tajemnicę. Nie tylko to, ale się też lubimy z ucisku, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie nadzieja, nadzieja nie pohańbia, bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych. Ucisk. Nie spotkałem jeszcze, znając wielu wierzących, że ludzie wyzywali radość z ucisku. A Słowo Boże pisze to, nie wiadomo, kto tu ma rację. Na pewno może słowo, że ucisk sprawuje cierpliwość, doświadczenie. I dlatego musimy spojrzeć na tą sprawę okiem wiary. Ucisk sprawuje cierpliwość. Umiłowani. Ciężko jest cierpieć, ciężko jest przyglądać się cierpiącym, ale taka jest wola Pana. Gdy patrzymy, czytajmy ten wiersz z Hebrajczyków 12:2, mówicie, że było wspomniane, patrzę głęboką wiarą na Chrystusa. On najwięcej cierpiał dla nas. Wyobrazić sobie być przybity żywcem do drzewa. Świat idzie przez rozkosze wieczną niewolę i udręczenie. Świat się będzie radował, a wy się będziecie smucić, ale smutek was obróci się w radość. Dlatego Słowo Boże nam wskazuje, tak już delikatnie to powiedzmy, że cierpienie nie należy do przyjemności, ale musimy je umieć znosić. Musimy je umieć wyrozumiewać też ze strony osoby cierpiącej. Nieraz wspominam, że świat się pyta, dlaczego ten Bóg dotknął mnie czy moją rodzinę? A wierzący się pyta, Panie, co Ty mi chcesz przez te cierpienie, przez to doświadczenie mnie, mojej rodzinie, zborowi, zgromadzeniu powiedzieć? I tak dlatego zanosimy modlitwy za współwiernych, siostrami i braćmi. Czy to jest jakiegoś, żeby się
komuś przypodobać, czy wyrażenie jakichś osobistych uczuć, nie. To jest potwierdzenie, że wierzący stanowią jedno ciało, którego głową jest Chrystus. Mamy w Koryntach napisane, jak jeden członek cierpi, odczuwają pozostałe swą. I tu jest ta potrzeba. I dobrze. I to jest to potwierdzenie wiary, wypełnienie woli Bożej. Gdyż świat nie umie ocenić krzywdy. Świat by dołożył jeszcze do cierpień. My też mamy dołożyć, ale naszym mocą. Do tego, do którego należymy. Na pewno, bracia i siostry, woli Bożej nie zmienimy. Ale mamy się wstawiać. Pan Jezus się też wstawia. Za to był za mną. Za każdy z nas. Ręce Pana są bez krwi wzniesione, mamy taką pieśń. Przed obliczem Boże. Dlatego, abyśmy wytrwali, abyśmy ten ciężar życia doczesności mogli unieść. Aby znać, jakaś zadra świata się nie wkradła tych obóz świętych. Chyba w Hebrajczykach jest taki jeden wiersz, który nam to pięknie ilustruje. Albowiem Chrystus, a tu jeszcze piąty wiersz, nadzieja nie pohańbia, przed ojmy odbrazona w sercach naszych, przez Ducha Świętego, który nam jest dany. To jest tam Bóg. Świat nie może dać. I moc, to jest moc, która od Boga pochodząca. Świat robi drwiny. Jeden chirurg mi tłumaczył, że on już tyle operacji przeprowadził i nigdy tam żadnego ducha niczego nie widział. To są ludzie niewiary. To jest niewidzialność. To jest moc Boża. W kaznodziejach mamy napisane, że człowiek się wrog obraca, idzie tam do ziemi, skąd przyszedł. Ale duch idzie do Boga, który go dał. To są te rzeczy, że przez wiarę mogliśmy to pojąć, że wierzę możemy z tym, z tą mocą iść i pielgrzymować, który nam jest dany. A w czwartym rozdziale pierwszego listu, Jana i czwarty wiersz mówi nam, że ten, który jest w nas, jest silniejszy od tego, który jest na świecie. Właśnie tą mocą. Kochane siostry i bracia, musimy przezwyciężać ten napór, który jest i który będzie się wzmacniał, tak jak wspomnieliśmy. Ta ciemność będzie zagęszczała coraz więcej. Świat nawet nie widzi. On nawet nie rozumie, jak daleko już odszedł od tego, którym powinien służyć wierze. Służyć wierze. Elizeusz miał sługę. Giezy, chyba, że dobrze pamiętam, było imię. Tak długo był wierny, aż się sprzeniewierzył. Gdy uzdrowił tego dalekiego Syryjczyka chyba. Namana. To prorok nie przyjął żadnego wynagrodzenia tego świata i mamony tego świata. Ale w jego sercu się spowodowało, no przecież jak można, jak on tak chętnie chciał dać, no przecież no, przezwyciężyło go zło. Czy to nie jest obraz też dla nas, abyśmy byli ostrożni? I poleciał za tym mężem, który go chciał ofiarować tego proroka i wziął przed prorokiem ukrył. Prorok się pyta, Jezu, a kiedy byłeś? Oni wiemy, czasem człowiek ma takie. Szukałeś nieprawość i ta nieprawość się dosięgła. Trudna ma.
której był nami, przejdzie na ciebie i oczy białe od jego oblicza. I to co wyobraził prorok. Gdzie jego cuda robił wszystko w wielkiej tajemnicy. Nic nie ukrył. Popatrz. Droga duszo. Co my możemy ukryć przed Bogiem? Żadnej rzeczy. Wszystkie rzeczy będą jawne. Wszystkie tajemne sprawy będą objaśnione i obwołane. Ale to tylko wiara. Czyli że się ma bojaźń Bożą. A bojaźń Boża jest początkiem mądrości człowieka. Tak to mamy również w Słowie Bożym napisane. Dlatego Chrystus, gdyśmy byli mdłymi, gdyśmy należeli jeszcze do tego świata, bo człowiek się nie rodzi chrześcijaninem, człowiek musi zostać chrześcijaninem. Chrześcijański dom nie sprowadza na świat dzieci chrześcijan. One się muszą stać chrześcijanami. Ty się musisz znowu narodzić, jak mówił Pan do Nikodema. Tak jakbyśmy byli w tym czasie mdłymi i padłymi. Błąkaliśmy się w tych dolinach, o których wspomniałem, cienia śmierci. Pan przechodząc się, szukał czterech serc. Ciebie znalazł, tego znalazł, tamtego odnalazł. I tą mdłość nam odebrał. Jakby byli mdłymi, bez sił. Nie ma żadnej mocy, oprócz Chrystusa, przyjść, aby się usprawiedliwić Bogu. Dlatego tak mocno. Świat nie może to zrozumieć. Świat nieraz nam mówi, że my jesteśmy fanatykami na tle Syna Bożego. Niech oni są mądrzy, to jest nawet dobrze. Lepiej, żeby nie żyć. To jest doczynienie, że na tym gruncie się opieramy, bo innego nie ma, jakbyśmy wspomnieli. I według czasu jeszcze ten odnieść życia nam jest dany, to jest twój czas. To jest czas każdego z nas. Według czasu. Czas się może skończyć. Mamy taką traktację, która się nazywa czas. Czas przypowiedzia Salomonowi, jeden rozdział, chyba trzeci, mówi cały o czasie, o wszystkich czasach. Chodzi o to, czy dla każdego, jak jesteśmy, jak jeden brat to widział, wspomniał, już ten czas nadszedł. Jeżeli jeszcze łaska Boża i miłość Boża nie została rozlana w jego sercach, jak mówi nam piąty wiersz rozważanego rozdziału. Dlatego w liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale mamy napisane: dziś, jeśli byście w głosie go usłyszeli, nie zatwardzajcie serc was. Jak było w onym rozdrażnieniu, gdzie lud szedł z ziemi domu niewoli do ziemi chanaanejskiej. I którzy nie weszli, to ci, którzy byli niedowiarkowi, którzy nie mieli pełną wiary, którzy nie przyjęli usprawiedliwienia z wiary. Dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy uregulowali całość sprawy doczesności z wiecznym Bogiem przez Chrystusa, przez jedynego Zbawiciela, który umarł dla nas według czasu umarł za niepobożnych, umarł za tych, którzyśmy niegodni byli.
jak ty marnotrawny syn przyszedł i mówi, ojcze, nie jeden godzin, abym był synem twoim nazwany. Stracił mnie jako najmniejszego sług. Nie odwróciła się sytuacja między ojcem i synem. Był synem, że do tego miał to przydane, że marnotrawny, to jego nieposłuszne życie do tego dodatku doprowadził. Ale ojciec nie pogardzi, tu mamy ten piękny obraz dla wszystkich córek i synów rodu ludzkiego. Ojciec niebo czeka na każdego. On ci chce dać ten pierścień na rękę, tak jak tam jest w tym podobieństwie pokazane. On ci chce tę szatę weselną, aby się ubrał. On ci wskazuje krew i ofiarę Syna Bożego. Taki bogaty jest ojciec, wielki miłości, wielki łaskę. Po to i dlatego dał swojego syna na tą misję. Tylko musi być to pragnienie. Bo Jezus wołał, pragnę cię zbawić, to ty musisz mieć również to pragnienie. I powtarzać, i wołać, Panie, ratuj mnie, ośmy wspomnieli, jak ta dziewczyna, która nie miała czasu się modlić. Czas. Mówią, że doba, bo tak rzeczywiście jest, ma 24 godziny. Ona jest dobą czasu. My, kochani, musimy powiedzieć i potwierdzić to sami, że i nas nie oszczędza ten świat w tej gonitwie. Ono tak uprzykrza to życie duchowe. Ono tak nadaje, że te 24 godziny tego czasu zdawałoby się, jakby były 48, może byśmy się jakoś tam zmieścili, więcej ze spokojem. A teraz hapu czapu i wio i naprzód. Nie mamy czasu, jak ta dziewczyna. Nie miała się czasu na ja, co dopiero się pomogli. To, kochani, Słowo Boże zwraca uwagę, abyśmy nie dali sobie rwać całego czasu. Abyśmy mieli więcej czasu do naszego Pana. I czasem nas Pan zatrzymuje na tej drodze, bo nie ma czasu. Bo nigdy nie ma czasu. Jeden teraz mi pisał, też on się piszą zbór chrześcijan, co musi, że no, na obowiązku, że nie miał czasu dla spraw chorobych, a Pan mi dawał ten dar, aby służyć. No i musiał go Pan zatrzymać, bo to był czas. Teraz ma czas, bo na Bóstwie i Baliczki jest i głosi Ewangelię. Świat się nie zawarł jako. Rodzina w godzinie umarła. Tu nie chodzi o to, my mamy pracować, mamy tylko żyć. Pan nam błogosławi, ale nam musi mieć czas mu dziękować, czas go uwielbiać. Pytanie zachodzi, ile tych pieśni duchowych. Nawet tylko troszeczkę czasu nie ma dla niego, bo nawet w służbę dla niego ciężko się udać, bo nam wiele jakichś tam głupota w domu wyjdzie i nie możemy jechać w służbę dla Pana. Kochani, straszna rzecz. Straszna rzecz. Mało wieczności. Mało odpłaty za tą kosztowną, wielką zapłatę, którą Chrystus zapłacił za siebie i za mnie na Golgocie. I to jest ten swój czas i mój czas. Chrystus umarł według czasu za niepobożne. Gdzieśmy byli właśnie takimi, ale już nie jesteśmy. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział od 17 wiersza mówi, że w Chrystusie jest nowe stworzenie. Stare rzeczy forime, formali, przepadli, nie ma. Bezpowrotnie. To nie jest tak jak religia od niedzieli do niedzieli, reszta do
my jesteśmy córami, synami Boga, którym mamy służyć we dnie i w nocy, rozmyślałem nad swym zakonem, pisze tak. I to słowo mi było słodsze, jak plac miodu. Czy on miał inną wiarę? Czy on to ślubowanie zdawał przed innym Bogiem, niżeli ten, którego, któremu my wierzymy? Nie, bo nie ma innego. Jest. Bóg jest jeden ten sam, nieodmienny. Tylko w człowieku jest nieraz różne odmiany. A nie tak powinno to wyglądać. Daleko tedy więcej teraz usprawiedliwieni będą krwią Jego, 9 wiersz, zachowani będziemy przez nim od gniewu. Od gniewu wielkiego Boga jest napisane, że przyjdzie gniew. Przyszedł jeden anioł, drugi, następny. Jeszcze jedna plaga nie zdążyła, że go określimy, zniknął, to już następna wszedł. Czy ludzie nie mieli czasu nawet rozliczyć, co to mogło być, jak to mogło być. Ludzie to oszukują, nawet tu na ziemi oczesowskiej poszukują jakiegoś, który tam gdzieś z obłoków miał wystać, odnaleźli, pokazują to w prasie, chełpią się tym wszystkim. Kochani, tam nie zdążą wyłapywać. To przyjdzie to, co powołali przed Piłatem krew jego na nas i na dziadki nasze. Jak pięknie, kochani, że jego krew jest naszym odmyciem, naszym usprawiedliwieniem, naszym zbawieniem, naszą radością, naszą pociechą. Tym wszystkim, czego cały świat nie jest w stanie oferować. Bo choćby go całego pozyskał, a szkodę powinien my to znamy, nam nic nie pomoże. I to jest ta wspaniała. To jest ta wielka rzecz. I za to mamy dziękować, za to mamy być posłuszni, za to mamy iść w tej mocnej wierze, niewzruszony i nieporuszeni na drodze pielgrzymstwa, na drodze biorącej do chwały. Tam nie będzie bólu, ani płaczu, ani żadnych tych rzeczy, które nas dotykają. Tego oczekując, idziemy naprzeciw, jest takie słowo. My idziemy naprzeciw. Jeden brat gdzieś wyrażał, że te czasy są już bardzo blisko. I tak jest. Znając dobrze, dogłębnie Słowo Boże, pozwalając dobrowolność działania Ducha Świętego, która jest wlany w serca nasze, przemawia do Ciebie, do każdego z nas, że przyjście Pana jest w drzwiach i dlatego my go mamy oczekiwać. I aby ten dzień, gdy przyjdzie Pan, był dla nas, dla każdego z nas osobna, nie zaskoczeniem, a radością, ten wierny sługa, jest napisany, oczekuje swego Pana, tego, któremu wierzę. Bo jeśli my będą nieprzyjaciółmi pojednani z Bogiem przez śmierć na Jego, daleko więcej będąc pojednani, zachowani będziemy przez żywot Jego. Żywot Jego. W 14 rozdziale Ewangelii Jana, jeden wiersz mówi, ja żyję i wy żyć będziecie. Przez żywot Jego. Mamy pieśń, 21, żyje ty, nie umarłem ja. Chrystus dla nas jest życiem. I to życiem wiecznym. Przez to będą usprawiedliwieni przez wiarę. Jak nam mówił pierwszy wiersz. Taka cudowna rzecz. Tyle się już lat spotykamy. Tyle czasu Pan nam daje, będą księgę
możemy otwierać. I wciąż mamy te błogosławione obietnice. Wciąż mamy pokazywane to serce ojcowskie i serce synowskie. Ale to serce ojcowskie i synowskie przygląda się naszym sercu. Przypodobanie. 8 rozdział tego listu. Przypodobanie obrazowi Syna Bożego. Tak, 29 wiersz 8 rozdział. Przypodobanie. Tak. Usiłujmy się przejść wiarą, wczesnością do wieczności. Wszystko Pan za nas uczyni. Nie musimy już nic zrobić. Posłuszeństwo. To jest tym głównym czynnikiem w drodze dzieci Bożych, z tej obczyzny do ojczyzny. Świat dla nas jest udrynką. Ale dopóki tu jesteśmy, mamy być tą światłością, mamy być tym czynnikiem wskazującym na tą jedyną drogę, wiodącą do chwały. A nie tylko to zaraz kończymy, ale się też widzimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz pojednanie otrzymaliśmy. I tak dalej, jak tu mamy napisane, jak przez jednego człowieka śmierć. Z jednego upadku do grzechu i przez jednego, ale tego, który nie ma stąpił, przez jednego sprawiedliwego usprawiedliwienie dla wielu. Wyobraźmy sobie, kochani, przez 2000 lat, ile się nagromadziło chwalców Bożych. Wszystkich narodach, językach i pokolenia. Niezliczone rzesze, mówi o tym 20-21 rozdział objawienia. Niezliczone rzesze. I tam nam jest wskazane i widziałem to, potem widziałem tam. Tam są opisane i sądy, i jest opisane te wspaniałe miejsce, które, do którego dążymy. Do którego ten bieg wiary nas przybliża. Przybliża do tych wiecznych bram niebios. I tam nie będzie miejsca dla tych, którzy nie uwierzyli. My mamy tu taki przykład. Król wesela się obejrzał i mówi, przyjacielu, a jak oni tu przedni mając szaty weselne? Zbiórzcie go i wyrzućcie go w ciemności. Słowo Boże jest tu. Przepowiednie. Słowo Boże jest tego, który stworzył ziemię i niebiosa. Słowo Boże jest tego, który ciebie i mnie stworzył, który daje nam to wszystko do dyspozycji, bo jest napisane, wszystko człowiekowi oddał. I człowiek na nas w posłuszeństwie przygłaszał sobie te wszystkie rzeczy. To jest wielka łaska, że możemy wierzę, przez wiarę oglądać chwałę Bożą, oglądać zbawienie i oglądać siebie w tej społeczności jako bracia i siostry, jako ci, którzy społecznie akceptują, że Syn Boży jest moim Zbawicielem, jest moim osobistym Zbawicielem. Jest moją drogą, po której mogę kroczyć przez ten ciemny, ponury świat. I dlatego już, jak tu dalsze wiersze nam mówią, że nie może królować, że upadek mimowoli, który się może zdarzyć z pierwszymi dniami, pierwszych rozdział, kluczowe wiersze nam to
wskazują. Wydać im tego nie wraca. Ale wszystkie grzechy, cały ten bagaż ciężaru swojego nie musi dźwigać, bo to już Pan Jezus zaniósł na Golgotę, on już tam to przybył do drzewa krzyża. Ten kielich był opływający aż ponad, który przygniatał Syna Bożego i dlatego wołał: Ojcze, jeśli można, niech ten kielich mnie minie, ale nie Twoja, ale moja wola niech się stanie. Tak wielki był ciężar, mój i Twój, złożony na Syna Bożego, ale on się tym przez to nie wykazywał przed Bogiem, tylko wołał, aby zwyciężył. Gdy mu grożono, nie odgrażał się. Mamy w pierwszym rozdziale drugiego, w pierwszym listu drugi rozdział, Piotra nam o tym mówi. Nie uskarżał się. Dzisiaj my czytali, on do Piłata mówi: Ty tak twierdzisz. Ty tak to powiadasz. Nie miałbyś nad mną żadnej mocy. On się usiłował, bo to był przecież urzędarz cesarski, miał najwyższą władzę, jak zadecydował, tak było. Nie mógł innych decyzji, chociaż chciał. Każdy sługa jest opisany. To jednego mówi: pójdź, mówi, że już idzie, ale nie poszedł. A drugi mówi: nie chce, ale później poszedł. Jest taki obraz w Słowie Bożym opisany. I wtedy teraz wykonał wolę tego wzywającego. I tak, kochani, mamy taki bogaty układ wszystkich słów, każde słowo Pisma Świętego jest dla nas przykazaniem, każde słowo, i dlatego jak ono będzie według tej pieśni, jak żeśmy śpiewali w czwartym zwrotce, niech to słowo Panie wskaże swoją wolę. Nie może słowo innego wskazywać. Słowo Boże nie może być do każdego z nas według naszych jakichś myśli czy zapatrywań charakteru, jakbyśmy to jeszcze tłumaczyli. Nie! Ono jest według charakteru Bożego. A my musimy się pod to podporządkować. Wtedy jest wypełnienie wiary. Wtedy jest to, z czego się Ojciec cieszy, że jego dziadki są pokorne, posłuszne i te owieczki stada tego tak zgodnie idą do tej owczarni wiecznej, do tej owczarni, którą zgotowuje dla Ciebie Pan. On Ci stał się drogą, zmartwychwstanie i jeszcze zgotowuje ten wspaniały dom, jak mówi 14 rozdział Ewangelii. Wszystko uczynił Pan za nas. Gotowe ma, ale musi być ta szata weselna, światłości. Tam nie można wejść z uczynkami ciemności, z jego porządliwościami tu na tym świecie dookoła nas przygniatają, ale to one nie są dla nas, my są od tego odłączeni. Tak jak odłączał Liban i Józef chyba tam był, te stada i się te rozmnażanie było i tam było widać, gdzie było to błogosławieństwo. I potem chciał jeszcze raz odmienić. Był taki jak człowiek, co by chciał oglądać błogosławieństwa Boże, tylko nie chciał, by tych błogosławieństwa wypełniać wolę Bożą. Ale powołanie nasze siostry i bracia jest takie, jakie mamy w Słowie Bożym. Dlatego, jak mówił ostatni wiersz, aby jako grzech królował ku śmierci, tak też aby łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dał mi łaskę, abyśmy to słowo mocno
przyjęli, jeszcze mocniej, aby się zakorzeniło w naszych sercach. Myślę, że było za mało. Chciałem na koniec poinformować, że w czasie przerwy dotarła taka wiadomość, że zmarł oczy do wieczności brat Życzniak Gustaw, mieszka w Palowice, to jest za Bełkiem, ulica Bełkowska, nawet taką ulicę jest ku temu podana, 36, to znaczy tam jest ten dom, jakby to określić, żałoby. Bełkowska 37-36, pogrzeb odbycie się we wtorek o godzinie 11. Tylko domu w tej ulicy Bełkowskiej. Tyle, co nam jest wiadomo, bo jest od braci w południe skonsultowali. To jest siera Leona, żony najstarszej brat. Oni kiedyś chodzili do Wolny, to żadna tajemnica. Teraz ostatnio są w zborze Orzeszu. I dlatego ta informacja, jeżeli chciał się wybrać, to może dokładnie te adres sobie pod gromadzeniem odpisać. 201. Głośnie. 201 tych. Thank you.
Yeah.